nasze gotowanie z dziećmi w domu przerodziło się w to, że zaczęliśmy myśleć o tym, że... 100 lat. Witamy bardzo serdecznie, ja mam na imię Ewelina, przyjechałam z moim mężem Mariuszem oraz moimi córkami Mają i Lenką. Podejmujemy dzisiaj wyzwanie Cooking Challenge, żeby pokazać Wam, jak fantastyczną zabawą jest gotowanie razem z dzieciakami. Bierzemy się do roboty. Przygotujemy sobie dzisiaj coś, co dzieciaki bardzo uwielbiają, czyli paluszki rybne w panierce z kaszy jaglanej, podane z mieszanką kasz firmy Melwit oraz sałatką z rukoli. Gotowanie z dziećmi to jest świetna przygoda, wspaniała zabawa. My ją zaczęliśmy bardzo wcześnie. Naszą misją było to, żeby pokazać naszym dziewczynom, że warto gotować, warto jeść dobrze, jeść zdrowo i jeść przede wszystkim różnorodnie. Prowadzimy bloga kulinarnego, na którym pokazujemy, jak zdrowo gotować i jak wiele mogą dzieci zrobić w kuchni. Bo niektórzy dziwią się, jak mówię o tym, że dziewczyny zbijają jajka czy kroją ostrym nożem. Tak naprawdę to jest bardzo łatwe, tylko trzeba mieć dużo odwagi. Nasze gotowanie domowe przerodziło się w to, że zaczęliśmy gotować też z innymi dzieciakami i zaczęliśmy prowadzić warsztaty kulinarne dla dzieci. Na co dzień gotujemy z dziećmi, pokazujemy im, jak zdrowo można się odżywiać. Naszą misją jest właśnie to, by docierały te wieści do rodziców przede wszystkim, żeby oni, będąc dzieciakami tak naprawdę największą ilość czasu, pokazywali im, że gotowanie właśnie razem i wspólnie i w domu jest zdrowe, jest dobre i dobrze na nas wpływa. Najczęstsze pytanie, jakie spotykałam, to było właśnie to, czy nie dostaję szału i czy chce mi się później po tym wszystkim sprzątać. Tłumaczyłam to tym, że dzieciaki mają z tego wielki fan, a to, że trzeba sprzątać, no trudno, zawsze trzeba posprzątać, tylko przy dzieciakach trochę więcej. Nie zawsze nas słuchają, czasami chcą po swojemu, chcą spróbować coś zrobić same i czasami trzeba im na to pozwolić. Gotowanie z dzieciakami właśnie też możemy idealnie wykorzystywać do tego, żeby ich czegoś nauczyć, na przykład właśnie matematyki, żeby policzyły, ile potrzebujemy danych składników, żeby odmierzyły, nauczyły się różnych nazw, nauczyły się właśnie, jak coś pachnie, jak coś smakuje. Dzieci są tego bardzo ciekawe, a im młodsze dziecko, tym lepiej, bo nie ma jeszcze wyrobionych smaków, jest zainteresowane tym, co robimy i chętnie próbuje, chętnie się uczy. Teraz ugotujemy sobie trendy lunch. Zrobimy sobie naszą sałatkę z rukoli z pomidorkami i cytryną. Dzieciakom warto podawać właśnie to, co jest kolorowe, to, co pięknie wygląda i to, co ich zachęci do tego, żeby spróbować. Gotując z dziećmi warto dobrze dzielić zadania między nich. Dzieciaki naprawdę lubią mieć moc sprawczą, cieszyć się tym, że to, co zrobiły, jest smaczne i że to, co zrobiły, wszyscy jedzą. To co? Próbujemy? Dziewczyny? No to proszę. Smacznego. Próbujcie, czy dobre. I mówcie. Według mnie jest pyszne. Smaczne? Do Cooking Challenge chcielibyśmy nominować Asię i Marcina, którzy mogą Wam pokazać, jak spełniać marzenia i jak mieć w tym odwagę, by zostawić wszystko i pójść swoją drogą. Zapraszamy.